Cześć kochani, jestem Marcin, a dzisiaj przygotowałem dla Was wyjaśnienie zadania z biologii komórki, a dokładnie z organelli komórkowych i transportu. Zadania tego typu z treścią, którą sobie za chwilę omówimy, zdarzają się dosyć często na maturze i dobrze przygotować się porządnie z tego materiału. Zadanie to możecie rozwiązywać z nami w naszej bazie zadań i ma ono numer 1584. Treść zadania jest następująca. Na rysunku przedstawiono obraz mikroskopowy żywych komórek listka mchu, w których doświadczalnie wywołano zjawisko plazmolizy. Potem jak umieszczono je na szkiełku mikroskopowym w hipertonicznym roztworze sacharozy. I widzimy tutaj rysunek spod mikroskopu. Zadania na naszej platformie możecie rozwiązywać samodzielnie, ze wskazówkami oraz w trybie zapoznaj się z wyjaśnieniami. Dzisiejsze zadanie rozwiążemy właśnie w tym trybie. Od czego należy zacząć rozwiązywanie każdego zadania maturalnego na biologii? Oczywiście od zapoznania się z poleceniem. Przyjrzyjmy się. Wyjaśnij, w jaki sposób doszło do widocznych na rysunku objawów plazmolizy w komórkach listka mchu. W odpowiedzi uwzględnij mechanizm tego zjawiska. Naszym zadaniem będzie podać odpowiedź mającą charakter wyjaśnienia, a więc musimy zawrzeć zarówno informację o przyczynie, jak i również mechanizmie oraz skutku danego zjawiska. W tym przypadku chodzi o plazmolizę w komórce roślinnej. By dobrze rozwiązać to zadanie, przyjrzyjmy się informacji zawartej w treści zadania. Dowiadujemy się z niej, że komórki listka mchu zostały umieszczone w hipertonicznym roztworze sacharozy umieszczonym na szkiełku mikroskopowym. Hipertoniczny roztwór jest to taki roztwór, który zawiera większe stężenie rozpuszczonej substancji, aniżeli roztwór znajdujący się po drugiej stronie błony, w tym przypadku błony komórkowej. Przyjrzyjmy się ilustracji. Widzimy na niej zjawisko plazmolizy, a więc zjawisko odstawania błony komórkowej od ściany komórkowej. Z lekcji biologii wiemy, że jest to wynikiem zajścia osmozy, czyli wypływu w tym przypadku wody z protoplastu, czyli z wnętrza komórki, do przestrzeni okołokomórkowej. Przejdźmy dalej. Wyjaśnienie musi zawierać trzy istotne informacje. Po pierwsze, przyczynę danego zjawiska. Po drugie, mechanizm danego zjawiska oraz skutek. W przypadku tego doświadczenia przyczyną zjawiska plazmolizy było umieszczenie komórek listków mchu w środowisku zawierającym wyższe stężenie sacharozy, związku rozpuszczalnego w wodzie, a więc osmotycznie czynnego, niż stężenie panujące wewnątrz komórek listka mchu. Mechanizmem zjawiska osmozy jest przechodzenie cząsteczek wody na drodze dyfuzji prostej oraz ułatwionej z roztworu o niższym stężeniu rozpuszczonej substancji, czyli sacharozy, do środowiska o wyższym stężeniu tej substancji, czyli sacharozy. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia się objętości wody wewnątrz protoplastu komórek listka mchu. Skutkuje to, jak się zapewne domyślacie, odstawaniem błony komórkowej od ściany komórkowych komórek. Zatem nasze wyjaśnienie będzie brzmiało w sposób następujący. Przyczyną zjawiska plazmolizy było umieszczenie komórek listka mchu w roztworze hypertonicznym sacharozy, a więc zawierającym wyższe stężenie niż stężenie wewnątrz komórek. To spowodowało osmotyczny wypływ wody. Bardzo ważne jest w tej odpowiedzi odniesienie się właśnie do zjawiska osmozy, a więc wypływ wody na drodze dyfuzji prostej oraz ułatwionej ze środowiska hipotonicznego, czyli protoplastu, do środowiska hypertonicznego, a więc do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Należy również napisać skutek, a więc skutkiem tego było odsunięcie się błony komórkowej od ściany komórkowej komórek listka mchu. Rozwiązując zadania, możesz czasami mieć wątpliwości dotyczące treści. W tym celu warto, by upewnić się, przypomnieć sobie zjawisko osmozy. Umieściliśmy przy każdym poleceniu linki odnoszące się bezpośrednio do slajdów prezentacji w lekcji teoretycznej. Rozwiązując zadanie maturalne, zawsze warto sprawdzić odpowiedź z przykładowymi odpowiedziami zaproponowanymi przez CKE. Spójrzmy na te przykłady. Przyczyną plazmolizy jest odwodnienie, czyli ubytek wody z komórek, spowodowane umieszczeniem ich w roztworze hipertonicznym. Woda przemieszcza się z wakuoli komórek do środowiska zewnętrznego. Ważne jest tutaj wspomnienie o obu
miejscach, czyli przemieszczenie się skąd dokąd, co powoduje zmniejszenie objętości protoplastu i jego odsuwanie się od ściany komórkowej. Zwróćcie uwagę, że to przykładowe wyjaśnienie zawiera poprawnie skonstruowany ciąg przyczynowo-skutkowy. Umiejętność ta jest sprawdzana na maturze właśnie w tego typu poleceniach. Inny przykład rozwiązania to umieszczenie komórek listka mchu w roztworze o wyższym stężeniu niż roztwór soku komórkowego spowodował odpływ wody z komórek, co skutkowało zmniejszeniem objętości protoplastu i jego odsuwaniem się od ściany komórkowej. To przykładowe rozwiązanie nie zawiera bezpośrednio odniesienia do słowa osmoza, jednak warto pamiętać o tym podczas rozwiązywania zadań maturalnych dotyczących zjawiska czy procesu osmozy w innych zadaniach maturalnych. Zachęcam Was do tego, byście zadawali pytania bezpośrednio pod poleceniami, a ja albo inny członek naszego zespołu bardzo chętnie Wam na nie odpowiemy. Jeśli spodobało Wam się to wyjaśnienie, dajcie łapkę w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco z wyjaśnieniami przygotowywanymi przez nasz zespół na platformie Więcej niż Matura, zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia!